Dzisiaj będzie zupełnie inny odcinek, bo pokażę Ci te rzeczy, które wyglądają naprawdę tandetnie, kiczowato, wręcz koszmarnie. Czyli czego należy się wystrzegać, kiedy kupuje się dodatki i akcesoria do domu w tanich sklepach takich jak na przykład Pepco, jeżeli zależy Ci na eleganckim i też świetnie wyglądającym wnętrzu. I paradoksalnie tym razem wcale nie musiałam długo szukać, bo już na samym wejściu znalazłam złotą metalową misę. I prawdę powiedziawszy, zarówno kolor tego złota, jak i jakość wykonania pozostawiają wiele do życzenia. A za cenę 30 zł warto poszukać czegoś zupełnie innego. Moja druga propozycja to kubek. I tym razem na tapet weźmiemy ten, który nawiązuje do jesiennych klimatów. Ma on motywy liści, ma on motywy grzybów i według mnie nie ma on kompletnie nic wspólnego z ładnymi, eleganckimi akcesoriami do wnętrz. A teraz uwaga, bo pokażę Ci absolutny hit, czyli szczotki do czyszczenia toalety z motywem gałązek, kwiatków i muszelek umieszczonych wewnątrz plastikowej obudowy, w której znajduje się także woda, co sprawia, że elementy te się poruszają. Mnie kojarzy się to z latami 90. i z łazienkami, które były urządzane w tamtym czasie, z wykorzystaniem dużej ilości plastiku i też morskich motywów. Ale żeby było tego mało, dostępna jest cała seria z tymi motywami, czyli dozownik do mydła w płynie oraz podstawka na mydło w kostce. I naprawdę każdy z tych elementów wygląda źle. Dużo się mówi na temat sztucznych roślin i ogromna część z Was elementów tych nie lubi i uważa, że są one tandetne, no i nie sposób się z tym nie zgodzić. Chociaż można znaleźć też takie, które wyglądają świetnie, ale one też sporo kosztują. W przypadku Pepco i tych propozycji jest to tanie i też tanio wygląda. Ostatnio na moim Instagramie pokazywałam Wam złote figurki, które znalazłam w jednym z salonów meblowych i patrząc na tę srebrną wersję, od razu mi się one przypomniały. Nie ma żadnego znaczenia, czy jest to złoto, czy jest to srebro, bo w obu przypadkach wygląda to źle. I z całym zrozumieniem dla uwielbienia zwierząt, zamiast stawiania takich dekoracji, lepiej umieścić na przykład zdjęcie własnego pupila w jakiejś pięknej ramce. Kolejny przykład sztucznych roślin, które z jakością nie mają nic wspólnego. W tym przypadku także wygląda to bardzo sztucznie i tandetnie. I od takich elementów warto trzymać się z daleka. Szkoda wydawać nawet niewielkie pieniądze na coś, co nie zdobi Twojego wnętrza, a wręcz przeciwnie, po prostu je szpeci. Osobiście nie jestem przekonana do doniczek, w których rośliny mają imitować fryzury. No a jeszcze kiedy rośliny te są sztuczne, to według mnie wygląda to naprawdę źle. I coś, co ma przypominać trawę, a wygląda jak poucinane fragmenty plastiku powsadzane do czarnej osłonki. Jestem absolutnie na nie. Zdecydowanie bardzo źle wydane 12 zł. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tą lampkę, skojarzyła mi się ona z plastikowymi kubkami ogrodowymi, które mają imitować kryształy. Ani jakość wykonania, ani pomysł, ani też stylistyka w tej sytuacji się kompletnie nie obroni. Motyw Monstery od jakiegoś czasu już trochę odszedł w zapomnienie, więc jeżeli zależy Ci na modnym wnętrzu, rekomendowałabym jednak nie wybieranie takich elementów. W tym konkretnym przypadku poduszki na krzesła wykonane są ze słabych materiałów, dodatkowo mają jeszcze przestarzały wzór i moim zdaniem wyglądają brzydko. Ja osobiście nie lubię zasłon ani firanek na przelotki, bo nie kojarzą mi się one z eleganckimi wnętrzami, ale abstrahując akurat od tego elementu, to ten konkretny model także nie wygląda dobrze. Ma on szmaragdowy kolor, ma on widoczne wytłoczenia, które moim zdaniem nie będą się dobrze prezentowały jako oprawa okna.
W pierwszej chwili pomyślałam sobie o tym, że ten dozownik do mycia rąk wygląda całkiem fajnie, dopóki z bliska nie zobaczyłam tego ala drewnianego elementu, który wykonany jest z plastiku i który też niestety wygląda sztucznie. Dlatego wybierając takie rzeczy do własnego domu, warto zwracać uwagę na szczegóły, bo to właśnie one bardzo często przesądzają o tym, czy coś jest świetne, czy tylko takie udaje, a diabeł tkwi właśnie w szczegółach. I kolejny złoty koszmarek. No już nie wspomnę o tym, że motyw małpy jest dość dziwnym elementem dekoracyjnym. To dodatkowo kolor tego złota wygląda naprawdę sztucznie i tanio. I nie ma co się łudzić, że wybierając taki element można uzyskać efekt wow w swoim wnętrzu. No niestety wręcz przeciwnie. Szczerze powiedziawszy, oglądając bardzo dużo dodatków w złotym kolorze, doszłam do wniosku, że no jest to chyba jeden z najbardziej problematycznych kolorów we wnętrzu. Dlatego, że mnóstwo złotych elementów, zwłaszcza kupionych w tanich sklepach, wygląda źle. I mimo tego, że w takich dyskontach niejednokrotnie można znaleźć naprawdę bardzo fajne rzeczy, chociaż trzeba się trochę naszukać i trzeba też wiedzieć, czego szukać, to jest też duża część tandety, która ani z jakością, ani z designem, ani tym bardziej z dobrym gustem nie ma nic wspólnego. Więc warto mieć z tyłu głowy to, że nie wszystko złoto, co się świeci. Jeżeli lubisz na przykład złoty kolor we wnętrzu, to warto mocno weryfikować przedmioty, które w tym wnętrzu się znajdują, bądź też te, które chce się kupić. Bo łatwo można uzyskać efekt tandety. I nie tylko może być on spowodowany przez zbyt dużą ilość tego złota we wnętrzu, ale także przez jego jakość. Nie każdy przedmiot w złotym kolorze wygląda dobrze. Niestety bardzo duża część wygląda po prostu źle. Zwracaj uwagę na jakość wykonania oraz na odcień tego złota, bo w tych dwóch elementach tkwi cały szkopuł. I tak, niestety to lusterko także nie wygląda dobrze. Właśnie ze względu na brzydki odcień złota. Różowe podkładki pod kubki też nie będą elementem, który ozdobi Twoje wnętrze. Motyw, który imituje marmur, jest motywem, który na takich elementach, które nie są naturalne, naprawdę wygląda słabo. I niestety kolejny przykład słabej jakości wykonania i mało estetycznego odcienia złota. Jak dla mnie, zdecydowanie nie. Czy złota osłonka na doniczkę to dobry pomysł? No i tak i nie. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak ona wygląda. Tutaj ktoś może i miał dobry pomysł, jeżeli chodzi o wzór, natomiast tak samo jak w przypadku poprzednich przedmiotów, traci ona bardzo właśnie ze względu na kiczowaty kolor złota i błyszczące wykończenie. Obecna kolekcja Pepco no naprawdę jest bogata w te złote dodatki. Natomiast ciężko spośród nich wybrać coś, co naprawdę wygląda dobrze. Tutaj ociekacz na sztućce w złoto-czarnej kolorystyce, który też nie wygląda ani estetycznie, ani tym bardziej elegancko. Mój kolejny ulubieniec, czyli złoty stolik pomocniczy z kwiatowym motywem na blacie. Swoją stylistyką przypomina mi on wnętrza, które są urządzone w stylu glamour, ale niestety w tej taniej i kiczowatej wersji. Z pewnością za cenę 120 zł można znaleźć coś dużo ciekawego. A jeżeli ktoś akurat lubi motyw kwiatowy, to na prostym stoliku pomocniczym zawsze można postawić jakiś piękny wazon ze świeżymi kwiatami. Jestem w 100% pewna, że da to dużo lepszy efekt niż umieszczenie w swoim wnętrzu takiego elementu. Ten zegar też ewidentnie nie przypadł mi do gustu. Nadal mam duże zastrzeżenie co do koloru oraz wykończenia tego złota, no i akurat w moim przypadku motyw kwiatowy nie należy akurat do ulubionych. Tutaj jest przykład czegoś, co jest naprawdę tanie, a jego jakość, design i wykończenie jest wprost proporcjonalne do swojej ceny. Kawałek wątpliwej jakości szarego plastiku w połączeniu ze srebrnym, tandetnym elementem jest czymś, co moim zdaniem totalnie dyskwalifikuje ten przedmiot. Czy naprawdę od przybytku głowa nie boli? No mnie zaczęła już boleć i to naprawdę mocno, bo kiedy patrzę na ilość tego złota i na jego jakość, to naprawdę zastanawiam się nad tym, czy jest ktoś, kto te przedmioty w ogóle w jakikolwiek sposób weryfikuje, wprowadzając je na rynek. No bo przecież można było zrobić to dużo lepiej, ale no niestety wyszło jak wyszło, a wyszło źle i w związku z tym, że wyszło źle, to nie warto tego kupować. I niestety ta złota lampa ze złotym kloszem także nie jest czymś, co polecałabym wszystkim osobom, którym zależy na jakościowym i eleganckim wnętrzu. W tym przypadku 35 zł także nie będzie dobrą inwestycją.
A to zaskoczenie. Kolejny złoty element, tym razem kolejny złoty dozownik i kolejny przykład przyboru łazienkowego, którego jakość jest, no delikatnie mówiąc, wyjątkowo wątpliwa. Zwróć uwagę na jego wykonanie i odpowiedz sobie na pytanie, czy to jest ten efekt, na jakim Ci zależy i czy mimo swojej niskiej ceny taka propozycja byłaby dla Ciebie kusząca. Różowa poduszka w kształcie serca z puchatego materiału, czyli idealny przykład tego, czym nie należy dekorować swojego mieszkania czy domu. I nawet mimo swojego uwielbienia do białego koloru, w tym przypadku i tak niewiele on pomógł. Duży okaz białego storczyka w białej osłonce, który kosztuje 120 zł. To także ten element, którego nikomu bym nie poleciła. Kwiat wygląda sztucznie, jego cena jest wysoka i kompletnie nie opłaca się inwestować w coś takiego. Złota figurka na granatowej podstawce, która prawdopodobnie miała imitować kamień, ale ani to złoto, ani ta imitacja kamienia nie wyglądają dobrze. Kolejny klasyczny przykład tego, jak bardzo złoty dodatek może wyglądać tandetnie i kiczowato. Nie ma tu ani dobrego pomysłu, ani dobrego wykonania, ani dobrego designu, czyli 3 razy nie. Jestem bardzo ciekawa, która z przedstawionych przeze mnie rzeczy Twoim zdaniem wyglądała najgorzej. Napisz o tym w komentarzu pod tym filmem. Ja przypominam jeszcze oczywiście o subskrypcji mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłaś, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą się pojawiały na moim kanale oraz będzie mi także bardzo miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę pod tym filmem. Z góry dziękuję Ci za Twoje wsparcie. My jak zwykle widzimy się już w przyszły piątek o godzinie 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło, do zobaczenia. Cześć!